Proszę Państwa, witam zgromadzenie zmobilizowane do wspomnień śpiewanych z wielkiej wojny narodu polskiego z faszyzmem i komunizmem. Tę wojnę Polska wygrała. Polacy pokonali i faszyzm, i komunizm. Trwało to dosyć długo, 50 lat nam zajęło. Od 39 do powiedzmy początku lat 90. Ale pokonaliśmy te dwie zmory, te dwa nieszczęścia, te dwa zaborcze, paskudne ustroje i te dwa państwa, które od pokoleń rzucają się na Polskę od 3 wieków, nie dają nam żyć w spokoju. Ciągle się na nas rzucają. Tak się stało w 39 roku. Bogu ducha winny, miły, sympatyczny, pracowity, pokojowy, radosny naród Polaków napadły dwa zbiry w 39 roku. W zmaganiach z tymi bandytami, z tymi zbirami, co na nas napadają od 3 stuleci, zawsze, proszę Państwa, towarzyszyły Polakom wydarzenia kulturalne, między innymi piosenki, warto je przypominać, bo te piosenki śpiewali nasi ojcowie i nasze matki w tamtych latach. Pierwsza z nich to jest reportaż uliczny, napisany dosłownie kilka dni po pierwszych bombardowaniach Warszawy, proszę Państwa. Śpiewany przez takie grupy właśnie jak nasza. Stasiu, proszę. Posłuchajcie, ludzie, mojej opowieści, co ja wam zaśpiewam, w głowie się nie mieści. Pierwszych piosenek ulicznych czasu wojny, napisana tuż po wrześniu, proszę Państwa. Pierwsze tygodnie po tej wrześniowej napaści, proszę Państwa, w Warszawie panowała groza i zdumienie. W gruncie rzeczy wszyscy byliśmy zdumieni, jak tak można walczyć z kobietami, z dziećmi, bombardować miasto. Tego nikt się nie spodziewał. Wojny się odbywały kiedyś między armiami, a tu raptem bandyci napadli na nasze domy, proszę Państwa. To było coś niezwykłego. Trwało oswajanie się z tą dziką, barbarzyńską okupacją. Trzeba było dużego czasu, żeby się oswoić. I o tym kolejna piosenka. Jedna z tych piosenek właśnie traktuje o tym przywoływaniu, proszę Państwa, tej kultury i tej siekiery motyki. Kto pamięta poszczególne zwrotki? Bardzo proszę, kto ma ściągawkę? Bardzo proszę. Gramy. Siekiera motyka, tym bruślanka, w nocy na lot, dzień ma barka. Siekiera motyka, światło, pan, kurwa, nie podpisa. Siekiera motyka, tramwaj, buda, każdy zwiewa, gdzieś się uda. Siekiera motyka, igła, nić, już nie mogę się skryć.
co tu robić, o co śnić? Węgrzy nam nie dają żyć, ich kultura nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka, piłka, deska, to ulica Stary Szeska. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, masz górala i mnie puść. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gaz, uciekajmy póki czas. Już nie mamy gdzie się kryć, pysze nam nie dają żyć. O ulicach stoją wciąż, a co kogo jeszcze wziąć? Siekiera, motyka, piłka, alarz przegra wojnę, głupi malarz. Siekiera, motyka, piłka, nóż przegra wojnę. Gaśnie prąd, kiedyś oni pójdą stąd. Ciekiela, motyka, wątpli gaz, a żeby was biorą czas. Proszę państwa, piosenka bardzo popularna ze względu na to, że warunki wojenne wprowadzono również wątek liryczny, miłosny. To jest bardzo charakterystyczne dla polskich piosenek. We wszystkich tych piosenkach żołnierskich pojawiają się dziewczyny, kochane dziewczyny, pojawiają się serca, a również serce w plecaku. Znacie? To śpiewajcie! Ci się wyrwało, wielkim bólu i rozpacze. Jest za polskie wolne ciało, zakochane ci serce. Żołnierz drogą ma szerować, nasze duszki się burzali. Więc je do plecaka schowa, tę piosenkę tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęskni szlocha. Zakochane serce twoje, tę piosenkę tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyno. Może tak, że jedno serce zakochane twoje serce, może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz kocha. Yeah.
Piosenkę zna z młodości profesor Religa, dlatego postanowił, żeby każdy miał serce w zapasie. Tak, i kombinował, nad tym mu się udało. Więc proszę Państwa, czasami od medycyny do miłości blisko jest. Piosenka na moje prywatne zupełnie zamówienie zaśpiewana, ponieważ jak zacząłem myśleć o tym koncercie, o tym spotkaniu z Państwem, to sobie przypomniałem piosenkę Przebój mojego dzieciństwa. Wszystkie, proszę Państwa, kapele podwórkowe, wszyscy, cicho panie, wszystkie kapele, wszyscy śpiewacy śpiewali tę piosenkę, to był prawdziwy przebój i nawet mnie to mama śpiewała, proszę Państwa, ona nie jest wesoła, ta piosenka, napisana jeszcze parę tygodni po rozpoczęciu wojny. W suterynie daleko za miastem, w suterynie, gdzie nędza i głód, nad maleńką kolebką niewiasta, którą w świecie nuciła do snu. Śpi, syneczku, śpi, laleczko, mama pobiegnie po mleczko, nakarmi ciebie do snu. Dobry Pan Bóg mnie nie da, żeby chodam Ciebie, a dobry Pan Bóg mnie nie da, żeby chodam Ciebie, lat 20 minęło spokojnie, syn jej wyrósł, robotnik i cud. A warsztatach wciąż mówią o wojnie, a warsztatach niepokój i ród. Syn powraca po pracy zmęczony, woła: mamo, mamo, ja chcę iść na bój. A gdy usnął, tą myślą dręczony, matka jemu nuciła do snu. Śpi, synoczku, śpi, sokole, jutro wyruszysz na pole, na krwawą walkę, na bój. Ja będę się modliła, żebym cię nie straciła, ajuli, ajuli. Ja będę się modliła, żebym cię nie straciła. Na cmentarzu wojskowym za miastem, gdzie ząb krzyży czernieje jak las, nad żołnierską mogiłą niewiasta znowu tak mu nuciła blask. Śpi, syneczku, śpi, żołnierzu, twoi koledzy tu leżą. Ci krzyżyk dali, a Polskę ci zabrali, ajuli, ajuli. Na grób ci krzyżyk dali, a Polskę ci zabrali, ajuli, ajuli. Prawda, prawda tamtych czasów. W piosenkach jest prawda, żadni historycy tego nie opiszą, co, proszę Państwa, może mieścić się w utworze trwającym 3 minuty. Ten nastrój, to spostrzeżenie sytuacji, zanotowany nastrój tamtego czasu, tamtej potwornych czasów, proszę Państwa. Piosenka, którą teraz Wam przypomnę, powstała w obozie internowanych w Rumunii. Pierwsi żołnierze z Polski, proszę Państwa, jak pojechali do Rumunii, tam ich zamknięto w obozach. No i tęsknota, rozpacz, prawda, tragedia narodowa. I ktoś napisał taką modlitwę obozową. Ja ją śpiewałem w stanie wojennym w 80-tych latach po domach, bo też sytuacja z internatami się powtórzyła. I w gruncie rzeczy, jak śpiewałem po domach, to wszyscy śpiewali razem ze mną w niezwykłym uniesieniu. Proszę Państwa, może nie znacie tej piosenki, dlatego refren będziemy dwa razy powtarzać, żebyście śpiewali razem z nami i żebyście ją zapamiętali, gdyby znowu jakieś internaty się trafiły.
Panie, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Czy z obcych stron błagamy Ciebie, Państwo.
żołnierze Polski Podziemnej i formacji wszystkich polskich na obczyźnie, bo ich wiele, wracali do piosenek z lat poprzednich w trakcie swojej służby, no bo to był ten dorobek narodu, dorobek polskiego wojska, proszę Państwa, w piosenkach zawarty z wojny bolszewickiej, z czasów wojen legionów, prawda? I te piosenki, kilka utworów z tego okresu, przypomni Państwu teraz kapela Staśka Wielanka. Pierwsza kadrowa będzie na początek, tam jest do zaśpiewania oj da dana, kompanio kochana. Mam nadzieję, że Państwo to pamiętacie i będziecie Staśkiem śpiewać. Bardzo proszę, panowie. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, da na kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza. Więc do przodu piersi i do góry głowa, bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa. Ojda, ojda, dana kompania kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, to pierwsza kadrowa gwardią zostanie. Ojda, ojda, dana kompania kochana, to jak pierwsza nie, oj, nie. Gdy pobijemy po drodze noskami ładne warszawianki, będziemy całowali. Ojda, ojda, dana kompania kochana, nie masz to jak pierwsza nie. Ojda, ojda, dana kompania kochana, nie masz to jak pierwsza nie. I salutujemy wszystkich kompanii, która ma się lubi. Kolejne piosenki z tamtych, proszę Państwa, dorobku tamtych pokoleń poprzednich. Oto przepiękna pieśń legionowa, napisana wielkim sercem i wielkim rozumem.
się, że właśnie centrum, jak są powstanie, zwłaszcza z pan Henryk Godarski, który w ogóle mieszkał na Bednarskim 26. No to kolejna piosenka legionowa, którą śpiewała pierwsza kompania kadrowa w roku w sierpniu 1914 roku, wyruszając na rajd z Krakowa do Kielc i z powrotem. Hoppaj, szupaj, dana, dziewczyno kochana. Wczoraj spałem na podłodze, dzisiaj sobusiana, do samego rana. Hoppaj, szup, hoppaj, szupaj, hoppaj, szupaj, hoppaj, szupaj, dana, hoppaj, szupaj, dana, dziewczyno kochana. Wczoraj spałem na podłodze, dzisiaj sobusiana, do samego rana. Jeszcze jedna piosenka legionowa, która wychwala znakomite formacje piechoty, czyli szarych szeregów legionów polskich. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu połysze się stał, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich górne kupione są tal. Piechota ta szara, piechota, a oczy ich górne utkwione są tal. Piechota ta szara.
kurczy i mrok, a śmierć im podstawy świata. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój. A przeciwni drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Bo za naszą Polskę idą w bój. No piękne pokolenie, proszę Państwa, 20 lat, to byli ci ludzie, którzy wychowali następne pokolenie żołnierzy września i żołnierzy tych 50 lat wojny z komunizmem i faszyzmem, którą Polacy wygrali po 50 latach walki, proszę Państwa. Pamiętajcie o tym. To jest ta ciągłość pokoleń, ten łańcuch, nie tylko w dziełach naukowych, ale również w piosenkach. Piosenka o Lwowie. Dzień deszczowy i ponury, z cytateli idą z góry. Szeregami rosy dzieci idą tułać się po świecie. Żegnaj matko, żegnaj bracie, pewnie żałość w sercach macie. Władze płakać wam nie bronią, po kościołach dzwony dzwonią. Stala widać już niestety, wieże kościoła Elżbiety. Czas, a więc żegnam, żegnam was, kochani. Bo już zbliża się nam rozstania czas, a więc żegnam, żegnam was. Płacze szukurka, być żołnierzem, rzecz caca nam. Mundur z igły, guzik błyszczy, ucet na rama w tornistrze. Piosenka przypomina, że Lwów pożegnaliśmy, proszę Państwa, na mocy Układu Jałtańskiego. To był układ zdrady Polaków przez naszych zachodnich aliantów. Pierwszy raz zdradzili nas w tej wojnie, już na początku wojny, kiedy nie ruszyli do akcji po napaści Niemiec i Rosji na Polskę. Nie ruszyli do akcji, a takie były umowy, takie były układy. To była pierwsza zdrada. Kolejna zdrada to była Jałta, kiedy oddali Polskę Stalinowi. Mimo tych zdrajców pośród aliantów, Polacy wygrali wojnę z faszyzmem i komunizmem. Powtarzajcie to wszystkim, bo tego dzieci w szkołach nie uczą. A wygrali tę wojnę, tak jak poprzednie, proszę Państwa, śpiewając piękne piosenki o mój rozmarynie. Ujna do dziewczyny.
zasione się. Ułani wędrują, serce maszerują, zasione się. Tak zrobię konika cisza. Broniła, żeby mnie broniła, tam pod Moskwą. Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła, tam pod Moskwą. Pójdziemy z okopów na magnetu, pójdziemy z okopów na magnetu. Magnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. Magnet mnie ukłuje, serce ucałuje, ale nie. Na mojej mogile wyrośnie bez. Na mojej mogile wyrośnie bez. Nie radę cię kochać, nie chciałaś mnie kochać. Nie rąbkę na słońcu, nie chciałaś mnie kochać. Nie chciałaś mnie kochać, nie rąbkę na słońcu. Za tę naszą ziemię skąpaną we krwi, za tę naszą ziemię skąpaną we krwi, za nasze kajdany, za nasze kajdany, za wylane łzy, za nasze kajdany, za nasze kajdany, za wylane łzy. Proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka, dosyć powiedzmy taka luźna, właściwie pogodna w stylu, a dotykająca rzeczy ostatecznych, czyli żołnierskiej śmierci, proszę Państwa. Jak to się... Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy konia spadnie, kiedy u was konia spadnie. Koledzy go nie żałują, koledzy go nie żałują. Jeszcze koń mi go tatują, jeszcze koń mi go tatują. A za jego trudy pracę, a za jego trudy pracę. Ej nam zagrają bębacze, a za jego trudy znoję, a za jego trudy znoję. Wystrzelą mu trzy naboje, wystrzelą mu trzy naboje. Śpi kolego twarde łoże, śpi kolego twarde łoże. Zobaczymy się jutro może, zobaczymy się jutro może. Śpi kolego, bo na wojnie, śpi kolego, bo na wojnie. Tylko w grobie jest spokojnie, tylko w grobie jest spokojnie. Śpi kolego w ciemnym grobie. Niech się Polska
Kochani Państwo, zwracam uwagę na niesłychaną wręcz nonszalancję w stosunku do poległego kolegi. Taka jest właśnie tradycja pieśni rycerskich. Rycerze lekceważą swoją ofiarę życia ze względu na sprawę, dla której walczą. Otóż warto ryzykować nasze życie w boju o sprawę, dla której warto żyć. Dla Polski warto żyć. A więc warto dla niej walczyć i umierać. Takie było przesłanie tej pieśni, proszę Państwa. Walka jest powodem do chwały. Niech się Polska przyśni Tobie. To jest jedyna nagroda tego żołnierza. Proszę Państwa, tak również odczuwali te sprawy żołnierze z Monte Cassino, rycerze drugiego korpusu generała Andersa. Zostało po nich historyczne zwycięstwo i została pieśń o czerwonych makach napisana przez Feliksa Konarskiego, którego miałem przyjemność poznać w Chicago. Proszę Państwa, w 70-tych, 80-tych latach spędziłem z nim wiele nocy na rozmowach. No i prawda, lekko rozmiękczonych jakby czynnikiem integrującym. Urosły człowiek, fantastyczna postać, proszę Państwa. Twórca wielu, wielu piosenek do wojennego teatrzyku drugiego korpusu generała Andersa. Urosły, świetny człowiek. No, naprawdę jestem poruszony, że zaśpiewam teraz jego wielką, ważną pieśń. Drogi Felku, słucha się dzisiaj Warszawa. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się czai jak szur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i sprąsić go skór. I poszli szaleni za żarci, i poszli zabijać i mścić, i poszli jak zawsze upać. Ochono się bić. Czerwone maki pod Monte Cassino za nas troszy piły polską krew. Po tych makach przed żołnierz i giną, lecz od śmierci silniejszy był mnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady na dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą od polskich rosłych dni. Chłonęli przez ogień straceńcy, nie jeden z nich dostał mar. Jak ci samocieli szaleńcy, jak ci spod rokitnej przerwar. Tem szalonym i poszli i udał się szturm i sztandar swój biało-czerwony zatknęli na szczycie wśród gór. Czerwone maki na Monte Cassino zaraz rozsypiły polską krew. Po tych makach się żołnierz i giną, co śmierci silniejszy był mnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą pod polskie wzrosły dni. Czy widzisz ten żony białych krzyży? Tam Polak z kolorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd. Bo wolność krzyżami się mierzy, historia ten jeden zna głos. Czerwone maki na Monte Cassino za nas rozsypiły polską krew. Po tych makach przed żołnierz i giną, lecz od śmierci silniejszy.
tylko machina Monte Cassino. Czerniejsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. Państwa, miałem to szczęście, że poznałem autora tej pieśni napisanej dosłownie po dwóch dniach od bitwy pod Monte Cassino, ale poznałem również żonę generała Andersa, pseudonim sceniczny Renata Bogdańska, która właśnie w tym teatrzyku występowała. Ja ją poznałem wiele lat później i miałem nawet przyjemność z nią razem występować, ponieważ rząd londyński miał bardzo silne restrykcje, że żaden człowiek z PRL-u nie może śpiewać z generałową Andersową. Dopiero po 1989 roku, proszę Państwa, taka zgoda zapadła w rządzie londyńskim. Mogłem wystąpić z generałową Andersową wielokrotnie w Anglii, Wielkiej Brytanii, ale także na przykład Australię odwiedziliśmy razem. Także wszystkie wspomnienia związane z tą pieśnią, z drugim korpusem, są mi bardzo bliskie, proszę Państwa. Po zwycięskiej bitwie drugi korpus ruszył wyzwalać Włochy, Anconę, Bolonię, ale do Polski nie dotarł, a takie było główne marzenie żołnierzy. Tutaj wybuchło powstanie warszawskie w sierpniu, po paru miesiącach od bitwy pod Monte Cassino. Generał Anders zresztą był przeciwny temu powstaniu. I tutaj mam ważną uwagę związaną z obecną polemiką na temat powstania, różnych opinii. Jest oczywiste i zrozumiałe, że polscy politycy i dowódcy tamtego czasu mieli różne opinie. Oczywiście mieli różne, bo strasznie trudno było ocenić sytuację. Polacy, polski rząd, polskie sztaby, proszę Państwa, były kiwane przez naszych aliantów, nie mieli pełnych informacji. A ktoś te decyzje musiał podjąć. Oni mogli się mylić jedni, drudzy podjęli decyzję, która może nie była taka, jak się wszystkim podobała. Ale to była ich decyzja. Decyzja ludzi bezwzględnie walczących uczciwie o Polskę. Nie można tych decyzji podważać po latach. Czym innym jest spór historyków, kto miał rację w jakichś historycznych opałach, a czym innym jest szkalowanie bohaterów powstania teraz. Jakiś gość podobno wykształcony napisał książkę pod tytułem Obłęd, że powstanie było obłędem. On nie pamięta o tym, kto tutaj spowodował to powstanie. Niemcy i Rosjanie. Czy to nie było obłęd? Agresorzy, to nie było obłęd? Mordercy, zbiry, co strzelali do Polaków pod ścianami, co robili łapanki jak na zwierzęta na nas tutaj, stawiali szubienice, to nie było obłęd? To byli racjonalni, prawda, politycy, świetni. Ich popieramy, czy kogo? Czy polskich bohaterów? Błędni w wojnie światowej, narodu polskiego z faszyzmem i komunizmem, obłędni byli zaborcy o morderczych instynktach i narody, które popierały takich paranoików przy władzy, które ich słuchały do ostatniego strzału i mordowali całą Europę. To był obłęd! O tym piszcie książki! Takie książki jak teraz powstają czasami, proszę Państwa, przeciwko właśnie powstańcom, bezczeszczące pamięć naszych bohaterów, to albo agenci, albo zdrajcy piszą. Innego wyjaśnienia nie ma. Pierwszy się powstał.
Będzie marsz Mogotowa, jeżeli panowie. Ktoś jest z Mogotowa? Liczymy na Mogotów, że będziecie mocno śpiewać, mocno. Tyle luda, nie wiem ile to tysięcy przyszło. Bardzo wszystkim dziękuję, że się przyszli do nas na to spotkanie. Towarzystwo Patriotyczne jest zaszczycone waszą obecnością. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać w takiej sprawie. Pogodę załatwiliśmy specjalnie. Serdecznie dziękuję, dziękuję państwu. Poprzednie nasze spotkanie było 3 maja, tutaj tańczyliśmy poloneza zbiorowo. Proszę państwa, na okazji 3 maja, to jest drugie takie spotkanie na Placu Zamkowym. Śpiewamy teraz fragment piosenek powstańczych. Proszę, marsz Mogotowa. Ale jak się przyjóż nie kwitną, gdzie w pierce zmienimy się dom, a serca za bału nie stygną. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak piersia gra, aż braknie tu, czy słońca żar, czy ciemna noc prowadzi nas. Bezpłynnych skarb i zbędnych słów, to nasza Polsko jesteś ty! Pałacyk miklarzy dnia wola, bronią chłopcy od parasola. Chodź na tygrysy, i wiem, że słuch, bez strony dróg, pracuj.
wieśki, parowe panny. Gdy ci kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Hej, czuwaj wiarą i tęże słów. Jest młody duch, pracująca dół. Czuwaj wiarą i tęże słów. Będzie moment liryczny, chwila nieco bardziej refleksyjna, też powszechnie znana pieśń partyzancka. Bardzo proszę. Teraz też będzie okazja, piosenka dosyć znana starszakom na pewno, a młodzież może się przyłączy o tych wierzbach, które się rozszumiały, proszę Państwa. Także śpiewajcie mocno, donośnie, pięknie, głośno, czysto, śpiewajcie, jesteśmy razem, kochamy te pieśni, kochamy naszą historię wielką, wspaniałą, kochamy bohaterów naszych, którzy z tymi pieśniami na ustach walczyli o wolną Polskę. Śpiewajcie dla nich, rozszumiały się wierzby płaczące. Yeah.
Płaczące rozszumiały się na placu zamkowym przy zamku pod kolumną Zygmunta. Dziękuję wam, drodzy państwo, żeście tutaj nas odwiedzili. Robimy taką dziką imprezę, trochę robili, przyjechaliśmy taką budą cygańską. Dostawiliśmy się, nie wiedzieliśmy, czy się uda, czy zostaniemy tu, czy nas nie wywiozą w inne rejony. Ale jakoś się udało. Myślę, że teraz to już jesteśmy pewni swego. Wierzby, proszę państwa, płaczące szumią nas tutaj. Jeszcze jedna piosenka natury lirycznej, zdecydowanie. Proszę państwa, te gitary się tak rozstrajają na słońcu, że nie wiem, jak to będzie brzmiało. Kolejcy, grajcie głośniej, ja będę ciszej. Aha, będzie powtarzana jedna zwrotka. Bardzo proszę, żebyście powtarzali jedną zwrotkę, jak usłyszycie tę zwrotkę do powtarzania. Thank you.
jesienny. Kochani chłopcy, 18-letni, młodzi, młode żołnierzyki, które szły walczyć o Polskę. Proszę Państwa, ci młodzi żołnierzycy, jakby to powiedzieć można było. Proszę Państwa, a w oddali spoza kraju, w różnych formacjach, w różnych środowiskach polskich, poza krajem w czasie wojny, o miłości śpiewano również, ale również o miłości do miasta, do Warszawy, o tęsknocie, o bólu serca. Piosenka o mojej Warszawie, która powstała u schyłku wojny. Właśnie, proszę Państwa, gdzieś na emigracji. Mam nadzieję, że Państwo również zaśpiewacie. Zaśpiewacie ze mną. Jak uśmiechnie się kochany, jak wiosny nudzącej się z kółek na bramę, młodzie się uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na bramę, miłości budzącej się śmiech. Ach, serce raduje piosenki, te śpię piosenki o mojej Warszawie. Tak serce raduje piosenki, te śpię piosenki o mojej Warszawie. Warszawa, moja Warszawa, tych treściowych marzeń i snów, radosnych przechodniów, tych brzawów, ulicznym rozgwarem i prawą. Ty wołasz, mnie wołasz, lecz głowa ubojnych piosenek i słów. Ach, bardzo bym pragnął zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Tak bardzo bym pragnął zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Jak pragnąłbym z nocem bez prosi przemierzyć przestrzeni twój ślad, bez celu się przejść marszałkowską, popatrzeć się w Polsce, dziewiątką pojechać dla niej, Krakowskim się przejść w nowy świat i ujrzeć się znowu jak do mnie myśla, jak do mnie Warszawo się śmieje. I ujrzeć się na tym za nowych swych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Ja wiem, że studnicę utrata, że krwawe przeżywa dziś dni, że noce i rozpacz przygniata, że mogę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarom swych dni. I wierz mi, Warszawo, plus piosenki i łzy, ja gotów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki, ja gotów ci życie poświęcić. No właśnie, proszę Państwa, to było straszne, że ci ludzie, którzy wracali z tęsknoty, z wielkiego bólu serca, nie mogli wytrzymać na Lechozie, przyjeżdżali tutaj. Niestety czekał ich marny los, jak ktoś wraca, zwłaszcza z formacji polskich na Lechozie. Niesamowite, proszę Państwa, mamy losy w naszym kraju, naszego narodu. Ja napisałem taką piosenkę, która wprost nie nawiązuje do II wojny światowej, bo jest to piosenka o sierpniu, no ale nawiązuje do sierpnia tego, który mamy. Więc mam nadzieję, Państwo wybaczycie mi pewne odstępstwo od chronologii i, proszę Państwa, tych utworów, które tu śpiewałem, dlatego że jest taka piosenka przekrojowa, mówiąc historycznie, o różnych sierpniach, napisana na zamówienie Komisji Krajowej Solidarności przed paroma laty na jubileusz. Jakby ten sierpień ugryźć, zastanawiałem się, jak go opisać. Otóż sierpień pokolenia Solidarności ma swoich poprzedników, sierpnie równie istotne dla naszego narodowego losu. Pierwszy z nich, 1914 rok. Sierpień rusza kompania kadrowa komendanta Piłsudskiego na wojnę światową. Jedna kompania.
wielkie imperialne potęgi, setki tysięcy żołnierzy, tony sprzętu na hektar, proszę Państwa. A tu rusza kompania żołnierzyków, chłopców z drużyn strzeleckich, żeby odzyskać niepodległość dla Polski. Jaką trzeba było mieć wiarę w Polskę? Żeby coś takiego uczynić, co jest fantastyczne w naszej historii, że to się udało. Bo z pierwszej kompanii kadrowej powstała pierwsza brygada Legionów niebawem. Potem kolejne brygady. Pod koniec wojny Polska dysponowała potężną siłą zbrojną i odzyskała niepodległość. Kolejny sierpień w mojej opowieści, sierpień 20 roku. Ledwo zaczęło się to państwo sklejać po zaborach, już ze wschodu ruszyła na nas cała ta barbarzyńska dzicz, żeby nas tu wszystkich zamordować po prostu. Taki mieli rozkaz dowództwa. Po trupie pańskiej Polski do serca Europy. Nie udało się, nie powiodło się. Polska wygrała jedną ze swoich największych bitew w historii. Odniosła wielkie zwycięstwo nad Bolszewią, nad siłami zła. Nad tą zarazą ludzkości Polacy zwyciężyli w 20 roku. I co jest, proszę Państwa, wstydliwe w naszej obecnej III Rzeczpospolitej, że w Warszawie nie ma łuku triumfalnego, nawet pomnika nie ma bitwy warszawskiej. W Warszawie nie ma pomnika bitwy warszawskiej. Hańba! Natomiast tutaj był młody człowiek, mówił właśnie, że gonią bolszewików z pomników. Są pomniki wdzięczności dla Armii Czerwonej, pomnika bohaterów Bitwy Warszawskiej nie ma. Wszyscy o tym wiemy i wszyscy musimy o tym myśleć. Nie możemy, proszę Państwa, odpuścić. Ten pomnik musi stanąć. To jest nasze zobowiązanie wobec tych ludzi, którzy polegli tam, na przedpolach Warszawy. A była to również Legia Akademicka i młodzież z Liceum Władysława, proszę Państwa, Władysławiacy. To niesamowite jest, jak to jest w ogóle możliwe, żeby takiej bitwy nie można było postawić pomnika w Warszawie. To pokazuje, jaką mamy suwerenność. Wreszcie kolejny sierpień Powstania Warszawskiego, była mowa, śpiewaliśmy piosenki Powstania. Wielkie, proszę Państwa, zwycięstwo polskiego ducha, wielkie zwycięstwo jakby nad materią fatalną, nad paskudnymi ludźmi, nad zaborcami, nad mordercami. Polacy zdobyli się na tę odwagę, zarzucają, że to było nierozsądne, nieroztropne, głupie. To znaczy, co walka o wolność jest głupia, a mądrzy są mordercy, zbóje, mafia, to są mądrzy ludzie? A ludzie walczący o wolność i godność są niemądrzy? Polacy zawsze walczyli o naszą i naszą wolność. Niemcy, Rosjanie zawsze walczyli o naszą i waszą niewolę. O nic innego nie chcą i nie potrafią walczyć. Wyłącznie o zniewolenie innych ludzi. Dlatego trudno im zrozumieć, proszę Państwa, dlatego im trudno zrozumieć. Wreszcie sierpień Solidarności 80 roku, kiedy Polacy sami wybili się na niepodległość, bez wielkich mocarstw z Wersalu, jał się pod Żlamie, inspirowani myślą Jana Pawła II, nie lękajcie się i tym wezwaniem do Ducha Świętego, żeby odmienił oblicze naszej ziemi. I to się udało! Obaliliśmy Imperium Zła! Sowieckie Imperium padło! Wtedy właśnie zakończyła się nasza druga wojna światowa, proszę Państwa. Po 50 latach my tego dokonaliśmy, ale dajemy sobie odebrać powody do dumy, bo już widziałem takie obchody, proszę Państwa, w Berlinie przy murze, jak tam mówili, że właśnie mur berliński to jest symbol upadku komunizmu i tu towarzysz Honecker z towarzyszką Merkel wyciągali cegły z tego muru, prawda? Jak można łgać? Jak można łgać? Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, jak było. Mur berliński, całe Imperium Zła runęły pod bramą Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku. Pod portretem Jana Pawła II. Taka jest prawda. Chodzi o to, żeby tej prawdy o Polsce uczono w polskich szkołach. Rodzice, dziadkowie, macie dzieci w polskich szkołach? Domagajcie się, żeby uczyli ich prawdy o historii polskiej, żeby nie łgali, żeby nie uczyli ich historii Rosji i Niemiec, tylko Polski.
sierpniowa jest opowieść ta, wydobyć Polskę z mroku. Pierwsza kadrowa kompania szła z Krakowa w 14 roku. Z wielką kompanią ruszyli w bój przeciwko trzem tyranom. Czyste szaleństwo, Boże mój, Polakom tylko znam. Sierpień płynął Wisłą przez pola i lasy. Walczyli o przyszłość, walczyli o przyszłość pradziadowie nasi. Nawały bolszewickiej Bóg naciągał z Moskwy strony. Pytał za broń, kto tylko mógł przed hordą w domu bronić. Pod Radzyminem stanął front żołnierzy komendanta. Szabla do boju, lanca w dłoń, została dzicz odparta. Sierpień płynął Wisłą przez pola. Walczyli o przyszłość, praojcowie nasi. Hitler i Stalin, diabły dwa, na brzegach Wisły stoją. Straszliwa wojna ciągle trwa, Warszawa zrywa się do boju. Przez dwa miesiące tylko tu, na gruzach Europy, unosił się wolności duch powstańczych pieśni strofa. Sierpień płynął Wisłą przez pola i las. Walczyli o przyszłość, walczyli o przyszłość starsi bracia nasi. Strajkuje stocznia, poszedł szum wśród zniewolonych ludzi. Solidarności wybuchł bunt przeciwko nędzy i obłudzie. I znowu sierpień, znowu bój o godność, niepodległość. Polacy wznieśli sztandar swój, runęło zła imperium. Sierpień płynął Wisłą przez pola i lasy. Walczyli o przyszłość rówieśnicy nasi. Płynie Wisła, płynie po tej polskiej ziemi. Jaka będzie przyszłość, jaka będzie przyszłość, dziś decydujemy. Jaka będzie przyszłość, jaka będzie przyszłość, my decydujemy! Już proszę Państwa, już następny utwór, szczególny utwór. Ja w gruncie rzeczy ze względu na warunki wokalne, no i pewną chrypkę, jaką już tutaj złapałem przez przeszłą godzinę, nie powinienem tego utworu śpiewać, bo to jest utwór, który Państwo znacie doskonale, macie w uszach, śpiewany przez młodego człowieka w 70-tych latach, Krzysztofa Klęczona. Ja tutaj, proszę Państwa, w 70-tych latach oczywiście znałem go, naturalnie znałem go, proszę Państwa, spotykaliśmy się czasami, ale dopiero naprawdę poznałem go kiedyś w Chicago. On wtedy już wyemigrował, tam został, przyszedł na moje spotkanie. No i kiedy śpiewałem, że Polska była Polską, tak się rozczulił, jak cała sala wtedy rzeczywiście, no bo to był czas trudny bardzo, przegadaliśmy całą noc. I w gruncie rzeczy te wszystkie nasze spotkania na trasach w show biznesie niewiele znaczyły. To jedno spotkanie było bardzo dla mnie istotne. Dlatego chcę przypomnieć Państwu jego piękną pieśń, która okazuje się została napisana tak jakby na zamówienie żołnierzy nieugiętych, żołnierzy wyklętych.
zatworą nagle świat. Ezgrożami śni przeskący las. Równym rytmem młody sens, niespokojne dni odwiedza czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych dusz, sieci wejdły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak byś przed lat, jak w sobie czas wraca. Żegnam ich wieczorny mrok, gdy ruszamy w bój, gdy cich płaczesz. Żeby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, ono będzie. Gdzieś pozostał ognisk dym, trud przebytych kurz, cięci wejdły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad, nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwit wybrzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwit wybrzy. Proszę Państwa, akurat tak się stało, że w tych miesiącach, w tych tygodniach pracownicy IPN-u odkrywają właśnie groby polskich bohaterów, o których nie wiedziano, gdzie śpią. To miejsce nazywa się Łączka. Napisałem taki krótki wiersz. Łączka brzmi niewinnie, a to miejsce kaźni, jaką trudno pojąć ludzkiej wyobraźni. Tu zdrajcy narodu pod osłoną mroku wrzucali do dołów polskich patriotów. Łączka. Na niej trawka, krzaczki i motyle, a pod nią herosi w zbiorowej mogile. Sposobem katyńskim po strzale w tył głowy grzebani nocami przez władzę ludową. Łączka na Powązkach. Katyń PRL-u. Straszliwa pamiątka strasznego systemu, którą zasiewali zbrodniarze i dranie, by wielkich Polaków skazać na niepamięć. Łączka, cichy świadek zdrady i terroru, złych ludzi bez Boga, ojczyzny, honoru. Zarazem rosnący pamięci monument, chwały bohaterów, podziwu i dumy. Ból i strefą, na
nasz rodowód, nasz początek, hen od piasta Kraka Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska. Portret cara, ksiądz ciegienny wznosił modły, opatrywał, w ust trzymała, dumne wiersze pisał Norwi. I kto zabrał? Wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w porę wiara. I ruszała wiara w porę, od Chicago do Tobolska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, kochani warszawiacy, dziękujemy wam za to spotkanie. Tak właśnie, proszę państwa, żeśmy oddali hołd tym wszystkim ludziom, temu łańcuchowi istnień, tym ludziom, których piosenki przypominaliśmy. Bo te istnienia, ci ludzie, ta Polska, o której myślimy, o której marzymy, tkwiła, proszę państwa, w tych właśnie utworach. Doceniajcie nasze piękne polskie pieśni, sławiące polską historię polskich bohaterów. Zobaczycie dzisiaj czy jutro w telewizorach, która telewizja puści relację z naszego spotkania. Właśnie, więc to pokazuje. A co, my szkodzimy Polsce? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego na to pozwalamy, żeby nas lekceważono? Dlaczego pozwalamy, żeby lekceważono ludzi, którzy kochają Polskę? Serdecznie dziękuję. Kłaniają wam się. Kapela Staszka Bielanka. Trochę się zmęczyłem, jak nas twoje blisko 100 lat, to nie jest łatwo taki koncert wykonać, ale dla was to wszystko, dla was. Dostaję takiej motywacji, że czuję się młodszy przy was o 20-30 lat. Serdeczne dzięki. Pozdrowienia dla Warszawy od przedwojennych warszawiaków. Thank you.
proszę o szczególne brawa dla mojej żony, pani prezes Towarzystwa Patriotycznego, która zarządziła, żebym tu wystąpił. I brawa dla pana Pawła Pękalskiego, który nagłaśniał nas tutaj, proszę państwa. Paweł, brawa dla ciebie. Proszę państwa, urzędowy przepis jest taki, że muszę głośno powiedzieć, że zgromadzenie uważamy za rozwiązane. Bo inaczej byście tego nie wiedzieli. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Dziękuję.